widzowie, ja nie wiem, gdzie ja jestem, ale wpadłem w jakąś dziurę na poprzednim odcinku i... O kurczę, co to jest? Dobra, nie wiem, ja w jakąś pułapkę wpadłem tego pirata, ja nie powinienem mnie tutaj być, ja miałem wrócić do domu i się spotkać z Dawidem, a teraz jestem tu jakoś uwięziony. Dobra, widzowie, na samym początku załatwmy jedną bardzo ważną rzecz, czyli... Co to był za wybuch? Co to był za wybuch? Dlaczego tu jakieś rzeczy wybuchają? Ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, widzowie, łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Zapraszam was serdecznie na moje inne kanały, ponieważ tam również odcinki. I teraz miałem taką lekką przerwę na plusie, ale spokojnie, już w tym tygodniu, mam nadzieję, wrócę tam i wrócimy naprawdę z mocną petardą. Jest na co czekać. Dobra, słuchajcie, nie wiem, co tutaj jest. Rozejrzyjmy się tutaj po tej całej mojej okolicy. Co to jest? O kurczę, to jest... Nie, to jest... O nie, to jest jakaś cela. Nie. Nie, zostałem uwięziony, najgorzej. Dobra, nie, czekajcie, czy ja mam jakieś bloki? Mam tylko to, mam tylko to, w sumie tu jest obsydian. Ja mam ten diamentowy kilof. Mógłbym w sumie to gdzieś wykopać, tylko pytanie, w którym miejscu się wykopać? Jak ja nie wiem, czy tutaj w ogóle da się wykopać w taki sposób. Dobra, czekajcie, spróbuję się tu przekopać do tego ziomka. Czy coś, albo, kurczę, nie wiem. Czekajcie, ja może poczekam, może on. W ogóle gdzie on jest? Czy on tutaj jest gdzieś? On mnie złapał, ale nie widzę go nigdzie. Czekajcie, może to jest dobry pomysł, żeby w jakiś inny sposób uciec. Dobra, nie mam pojęcia, widzowie, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. To jest naprawdę niesamowita sytuacja, że jestem zamknięty w takim miejscu. Dobra, ja myślę, że tak. O, mam wodę. Ej, dobra. No nie, no co to za wybuch? O nie, widzę jego nick. Idzie tu. O nie. Dobra, czekajcie, mam plan, robimy tak. Wylewam tu wodę. Mam plan, dobra, czekajcie, patrzcie. On musi chyba przejść tędy. Tak jak ja wpadłem, czyli on to powinien uruchomić. Patrzcie, jak on to uruchomi, to się otworzy i ja stąd wypływam. I ja stąd wypływam wtedy. Tylko ja się tu utopię, zanim on tu przyjdzie. Gdzie on jest? Czekajcie, bo ja się topię. Dobra. O, przeszedł, przechodzi. Czy on to otworzy? Co on zrobił? Nie, on przeszedł jakoś bokiem! On przyszedł jakoś bokiem! O nie, on pewnie widział mój nick, on pewnie wiedział, co ja kombinuję. Nie, najgorzej, dobra. Słuchajcie, może on nie jest taki straszny, jak nam się on wydaje. Może po prostu trzeba z nim pogadać. Może... O nie, idzie tu. O nie, dobra, widzowie, on tu jest. Halo? Posłuchaj mnie, dodatku, widzę cię w końcu. O nie, co? Dobra, czego chcesz? Wypuść mnie stąd, ja nie chcę tu siedzieć, rozumiesz? Po pierwsze, powiedz mi, co ty tutaj robisz? No to co robię? No co, uwięziłeś mnie, nie? No to co ja tu mam robić innego, no? W sensie czego chodzi... szukałeś w moim domu? Ja zabłądziłem. Nie kłam. No to prawda, zabłądziłem. Ja po prostu ja w ogóle mi wywiało tu. Ja miałem taką tratwę, wypchnęło mnie na tą wyspę i po prostu, no, tak przypadkowo. Gdzie jest ten ufoludek zielony? Jaki zielonek? Jaki ufoludek? Ja sam jestem. Nie jesteś tutaj sam. Jestem, no jasne, że tak. Nie kłam, bo będą do ciebie konsekwencje. Jakie konsekwencje? Dobra, nie, słuchaj, dogadajmy się, dobra? Ja myślę, że jesteśmy w stanie się dogadać. Ja mam, co ja mam? Patrz, jesteś piratem, mam mapę. Mapa jeszcze nie zagospodarowana, możesz ją użyć gdzie chcesz. Oddam ci ją, wypuść mnie tylko stąd, błagam. Po pierwsze, tutaj jest, widzisz, tabliczka. No. Tam wszystkie swoje itemy. Może się dogadamy. Jak wszystkie? Ale wszystkie, nawet jedzenie. No nie, bo ja z głodu umrę. Nie zginiesz. Dobra. Pozwól mi zostawić sobie ziemniaki tylko. Dobra. Oddam ci. Zginiesz. O nie, dobra. Już wyrzucam wszystko. Już, ale przepchnąłeś mnie i nie mogę wyrzucić. Proszę do mnie nie strzelać, wyrzuciłem. Wszystko. Wyrzuciłem wszystko. Ho, ho, ile złota. No, wypuść mnie, weź sobie to wszystko, ale mnie wypuść, dobra? Proszę. Nie, koleżko, tak prędko to nie wyjdzie. No, ale to... Jedzenie. Proszę bardzo. No jak, zgniłe mięso mam jeść? Tak. No, ale ja miałem ziemniaki tam, dobre, daj mi chociaż trochę tych ziemniaków, co ci oddałem. A to... Na teraz, na przekąskę. Nie, proszę, nie. Ja nie wiem, co się po tym dzieje. Ja nie chcę tego jeść. Zginiesz. Dlaczego ty chcesz się na mnie tak znęcać? Proszę mnie wypuścić stąd. Jedz, bo zginiesz. Nie mogę zjeść, nie jestem głodny. Nie, proszę, proszę. Pozwól mi. Nie robi tego. Zginiesz w tempie natychmiastowym. Dobra. Co ty masz ze strzały jakieś zatrute? Co ty robisz w ogóle? Zostaw mnie.
To jeśli tak chcesz się bawić, to proszę bardzo. Ała! Nie! Nie, no co ty robisz? Dziecko, ty masz takie rzeczy. Dobra, już mogę zjeść, jem to. Już zjadłem. Nie, o nie, zaraz zginę. Zostaw mnie, proszę. Gdzie uciekasz, hultaju? O nie, mam jakieś halucynacje. Wracaj tutaj. Nie, mam pół serduszka, nie ma, nie, widzowie, co tu się dzieje? Mam jeszcze poisona na 25 sekund, nie, to jest jakaś tragedia. Dobra, słuchaj, proszę, ja mam pół serduszka, nie rób mi nic, bo zginę. Wiem o tym, że masz pół serca, wiem, jak działa trucizna. Proszę. Nie jestem tutaj od dziś. Dobra, zjem też to, żeby po prostu mieć... To sobie możesz jeść, żeby... to jest tylko twoja porcja. Ale dostanę też te ziemniaki? Ała! Proszę, jeszcze to masz, na potem. Myślę, zginę, jak ja to zjem. Proszę, nie rób mi nic, proszę. Ja muszę wrócić do domu. Twoje złoto, ziemniaczki, poczekaj, pusta mapa. Dobra, okej. Okay. Tutaj masz swoją rawcę, masz jeszcze tutaj trzy. Dlaczego tak? No, mogę dostać trochę ziemniaków. Ja potrzebuję trochę ziemniaków, żeby po prostu się uleczyć. Proszę. Nie. Masz proszę. Nieco. Mam dwa serduszka, tylko nie jestem w stanie się na tym uleczyć. To nic, musisz sobie radzić. No i ale dobra, Dziękuję bardzo. Słuchaj, dobra, czego chcesz? Chcę wiedzieć, po co tutaj przyszliście. Jestem sam przecież. Nie. No tak. Czego szukałeś w moim domu i gdzie jest ten żabojad? Jaki żabojad? Nie, no ja jestem sam, nie ma nikogo, ja tutaj naprawdę przypłynę... Widziałem was. Aha. Dobra, ja nie wiem, o kim mówisz. Ty doskonale wiesz i nie kłam. Ale dobra, ale czego ty chcesz tu w ogóle? Dlaczego? A co ty robisz na tej wyspie? Szukam tego, co wy. Czyli czego? No, lepiej ty mi powiedz, czego wy tu szukacie. Nie, my po prostu przypłynęli... Znaczy, ja przypłynąłem. Tu sam. Niechcący. Kłamiesz? Dobra, mam kolegę, ale go zostaw, dobra? Przypłynęliśmy tutaj, bo po prostu płynęliśmy i tak trafiliśmy tu przypadkiem. I jak mnie wypuścisz, obiecuję, że się stąd wyniesiemy. Dobra, może ci puszczę, zastanowię się, ale powiem, dobra. Co wiesz na temat skarbu? Jakiego skarbu? Doskonale wiesz, jakiego skarbu. Ja nie mam pojęcia, o jakim skarbie mówisz. Ja nie znam żadnego skarbu. Wiesz. A może ten szkielet tam wie? Nie, on na pewno nie wie. Myślę, że wie. Lepiej mów, bo stąd pójdę i zostajesz tutaj i zginiesz śmiercią głodową. No, ale ja przecież mam jedzenie. W końcu się skończy. No dobra, ale ja nie wiem nic o żadnym skarbie, no proszę zostaw, wypuść mnie stąd, to. Mów, inaczej strzelę. Ale... No? Mam taką strzałę, że cię zabiję na hita. Ale ja nie wiem nic na temat skarbu, co ja mam ci powiedzieć, jak ja nic nie wiem? My naprawdę, ja nie wiem, ja i mój kolega przypłynęliśmy tu przypadkiem. Nie szukamy żadnego skarbu, ale jeżeli jest jakiś skarb, spoko, możesz sobie go zabrać. Tylko oddaj mi moje itemy, pozwól mi stąd wyjść. Dobrze. I po prostu wrócimy do... Zatem masz, żebyś trochę dłużej żył. Do widzenia. No nie, no co ty, co już? Idziesz? No nie, no ale... Widzę, mamy problem. Wrzuciłem tą książkę tutaj. Nie oddałem mu wszystkiego. Specjalnie, bo tutaj jest mowa o tym skarbie. Jak on by dostał to jest koniec. A nie mogę mu tego oddać, tylko pytanie, gdzie ja to mam teraz skitrać, jak on mnie tutaj dorwie, to jest koniec. Mam też trochę ziemniaków, oszukałem go, więc jesteśmy na dobrej, że tak powiem, ścieżce tutaj do tego, żeby jakoś przetrwać jednak. Ale muszę jeść to, więc muszę tak, w momencie, gdy go nie ma, muszę jeść ziemniaki, a jak on będzie, będę jadł te mięso, chociaż mi będzie dawał go na pewno coraz więcej, ale ziemniaki w końcu mi się skończą, ja nie wiem, to jest jakaś tragedia. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam tutaj robić z tym wszystkim. Tu, ja nie wiem, jak ma stąd wyjść, oddaję mu wszystkie itemy. To jest bez sensu, po co ja to oddawałem? Jebałem się, że mnie zabije, a mogłem wyrzucić tylko część, na przykład zostawić sobie wiadro wody, wtedy wyleciał stąd, a tak nie mam żadnego bloku, nic, dobra, no nie, to jest jakaś tragedia. Mam nadzieję, że Dave zauważy, że mnie nie ma, idźcie i powiedzcie mu, że jestem uwięziony i powiedzcie mu najlepiej też gdzie i mam nadzieję, że przyjdzie i mnie uratuje. Co tu się dzieje? Ja gdzieś słyszę, że coś kombinuje. O, ta podka, jak się wystraszyłem!